Subskrybując kanał, doceniasz moją pracę. W ostatnich tygodniach 1654 roku Janusz Radziwiłł nie wyprowadzał swych wojsk w pole, a czekał na poprawę pogody, by ruszyć na wroga zajmującego tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego. W tym czasie siły koronne rozpoczęły kontrofensywę na południu kraju. Ponad 20-tysięczna armia pod wodzą Stanisława Potockiego zmierzała na Bracławszczyznę, a pierwszym zamkiem, jaki przyszło jej odbijać, był ten znajdujący się w Buszy. Mimo że posiadał on liczny garnizon, to dzięki szturmowi oddziałów pod wodzą Stefana Czarnieckiego udało się wedrzeć do miasta. Atakowi towarzyszył ogromny pożar trawiący zabudowania, a podczas walk żołnierze Rzeczpospolitej nie oszczędzali nawet bezbronnych. Wkrótce też natarcie zamieniło się w rzeź, a uczestnik tamtych wydarzeń pisał, że w Buszy wymordowano łącznie 16 tysięcy ludzi. Po opuszczeniu zrujnowanego miasta ruszono do Bracławia, a znajdowały się tam siły kozacko-moskiewskie dochodzące do 15 tysięcy żołnierzy. Gdy dotarła tam część sił koronnych pod wodzą Czarnieckiego, doszło do starć, które ostatecznie zostały przerwane przez zapadający zmrok. Kozacy na wieść o zbliżających się głównych siłach polskich zabrali to, co dało się unieść, resztę zniszczyli oraz wycofali się za rzekę Boch. Działo się to pod koniec grudnia 1654 roku, a fatalne warunki pogodowe uniemożliwiały dalszy marsz za wrogiem. Mimo tego armia koronna nie pozostawała bezczynna. Ludność na zajętych przez kozaków terenach nie chciała wracać pod polskie panowanie, dlatego też dochodziło do pacyfikacji często kończących się rzeziami. W Dębkówce po udanym szturmie padło około 5 tysięcy obrońców, a następnie wymordowano 6 tysięcy bezbronnych mieszkańców. Takie wydarzenia miały miejsce w wielu wsiach i miasteczkach na Bracławszczyźnie. W styczniu 1655 roku przybyła Orda Tatarska w sile 20 tysięcy wojowników pod wodzą Mendli Gireja, bratanka Hana Mehmeda IV. Wkrótce też ruszono pod ważną twierdzę w Humaniu posiadającą około 8-tysięczną załogę. Dzień po przybyciu ruszono do szturmu, ale mroźna zima uniemożliwiła skuteczne ataki. Jednakże niebawem i tak ich zaniechano, gdyż podjazdy przyniosły wiadomość o zbliżającej się do miasta odsieczy. Co więcej, na ratunek zmierzał sam Chmielnicki. Dlatego też koroniarze wraz z ordą odstąpili od Humania i ruszyli w kierunku nadciągającej armii. Nie wiedziano jednak wiele o jej liczebności i dokładnej trasie przemarszu. Posłany przodem podjazd okrążył kozaków znajdujących się w Ochmatowie. Gdy dotarły tam główne siły, rozpoczęły przygotowania do szturmu. Jednakże niebawem przybyli Tatarzy informujący o zbliżającym się wrogu. Dlatego też pod Ochmatowem zostawiono niewielkie siły, a reszta armii ruszyła w kierunku nieprzyjaciela. Chmielnicki miał do dyspozycji około 40 tysięcy kozaków. Dodatkowo towarzyszyła mu 6-tysięczna armia carska pod wodzą Szeremietiewa. Ilość dział, jaką posiadano, wynosiła więcej niż 40 sztuk. W tym aspekcie Wojsko Rzeczpospolitej znacznie odstawało od przeciwnika, gdyż dysponowało maksymalnie 15 armatami. Potocki dowodził nie większym niż 20-tysięcznym wojskiem wspieranym podobną liczbą urdyńców. Siły polsko-tatarskie składały się głównie z jazdy, co tym razem nie stanowiło przewagi, gdyż kozacy z Moskalami posiadali znaczną przewagę ogniową oraz poruszali się w szyku taborowym. Mimo zapadającego zmroku, siarczystego mrozu i braku wiadomości o dokładnej liczbie wrogich żołnierzy, hetmani koronni postanowili wydać Chmielnickiemu bitwę. 29 stycznia 1655 roku podczas zachodzącego słońca ruszono do ataku. Polska jazda, prawdopodobnie pod wodzą Czarnieckiego, ruszyła na kozacko-moskiewską straż przednią. Wroga kawaleria nie miała szans z chorągwiami Rzeczpospolitej i gdy po krótkim starciu uszła z pola bitwy, Polacy spadli na ustawionych przed taborem piechurów. Te oddziały tym bardziej nie mogły powstrzymać nacierającej jazdy i po stawieniu niewielkiego oporu rzuciły się w stronę ufortyfikowanych wozów. Hetman Potocki posłał wtedy większość swej jazdy do ataku. Kozacy obsadzający tabor nie mogli oddać czystych strzałów, gdyż mieli przed sobą własnych towarzyszy. Podążający w ślad za nimi koroniarze dotarli do wozów i udało im się rozerwać tabor w centrum i jego prawej stronie. Kawaleria nie miała litości dla przeciwnika. Część obrońców upadła w panikę i opuściła swe stanowiska, a Polacy zdobyli kilkanaście dział. Za jeźdźcami podążała piechota, która rozpoczęła wkraczać w głąb taboru. Inaczej wyglądała sytuacja na drugiej flance.
Tatarzy natarli kilkukrotnie na nieprzyjaciela, jednak ich niska odporność na broń palną sprawiła, że wkrótce zaprzestali ataków. Dalsze starcia były już prowadzone w kompletnych ciemnościach. Doszło do zmieszania szyków, a komendy dowódców nie mogły być skutecznie przekazane. Część oddziałów koronnych rozpoczęła grabież taborów, a liczne wozy uniemożliwiały kawalerii dotarcie do piechoty, która znajdowała się już za nimi. Pozwoliło to Chmielnickiemu na przeprowadzenie kontrataku. Doszło do zaciętych walk piechoty, a gdy jazda koronna chciała wesprzeć swych towarzyszy, została silnie ostrzelana przez kozaków. Sprawiło to, że kawaleria, zabierając zdobyczne działa, wycofała się z pola walki. Osamotnieni piechurzy dzielnie stawiali opór, ale ostatecznie, ponosząc spore straty, również zostali odparci. Kozacy po tym wydarzeniu szybko spięli tabor, a siły Rzeczpospolitej nie były już zdolne do skutecznego natarcia. Trzygodzinna bitwa dobiegła końca. Z racji sporych strat w piechocie hetman Potocki po naradzie postanowił zaniechać dalszych szturmów i rozpoczął oblężenie taboru. Dla Rzeczpospolitej sytuacja ta była korzystna, gdyż wróg nie posiadał dużych zapasów żywności i był odcięty od wody. Obie strony nie zaprzestawały ostrzału artyleryjskiego, a oblegani organizowali wycieczki, w których ponoszono spore straty. Niebawem kozacy, którzy byli już na skraju wyczerpania, zaproponowali rozpoczęcie rokowań, ale była to tylko gra na zwłokę, gdyż w tym samym czasie wysłali poselstwo do Tatarów. Brak źródeł, czego dotyczyły rozmowy, ale późniejsze wydarzenia pozwalają twierdzić, że Tatarzy, tak jak w 1649 roku, nie pozwolili zniszczyć kozakom sił polskich pod Zborowem. Także i teraz zdecydowali nie doprowadzać do unicestwienia armii kozacko-moskiewskiej z rąk polskich. Rankiem wróg sformował szyk taborowy i ruszył w kierunku Ochmatowa. Tatarzy nie odpowiedzieli na wezwania Potockiego. Również i wszystkie siły koronne nie zdołały na czas stanąć do walki. Część kawalerii wspierana artylerią dopadła do taboru, rozrywając go na jednym odcinku. Siły te jednak nie były wystarczające i zmasowany ostrzał z broni palnej przepędził nacierających jeźdźców. Kozacy wraz z Moskalami osiągnęli Ochmatów i połączyli się z jego załogą. Następnie ruszono na południowy wschód, a dokuczliwy mróz, głód, dezercje oraz spora liczba rannych i zabitych sprawiły, że siły Rzeczpospolitej nie próbowały już powstrzymać marszu nieprzyjaciela. Tak zakończyło się pięciodniowe starcie, w którym obie strony poniosły znaczne straty. Zanotowano, że po polskiej stronie zginęło wielu oficerów, ponad 200 towarzyszy i setki piechurów. Moskale z kozakami zostawili na pobojowisku 9 tysięcy zabitych. Po tych wydarzeniach Chmielnicki poobsadzał okoliczne zamki, a siły tatarsko-polskie wycofały się na zachód. Wkrótce hetman Potocki, urzeczywistniając swe wcześniejsze zamiary, opuścił armię, zabierając przy tym piechotę i artylerię. Pod wodzą Landskorońskiego, Czarnieckiego i Tyszkiewicza pozostawało około 10 tysięcy kawalerzystów wspieranych ordą tatarską. Polscy dowódcy chcieli dalej prowadzić walki przeciwko kozakom. Jednak Tatarzy zażądali, aby siły koronne odprowadziły ich do granicy, gdyż tam mieli wkrótce połączyć się z armią Kaugi Sułtana. Landskoroński uległ tym namowom, a podczas dwutygodniowego marszu koroniarze wraz z ordyńcami łupili okoliczne wsie i miasteczka. Podczas tej wyprawy Tatarzy wzięli w jasyr wiele tysięcy ludzi. Morale armii Rzeczpospolitej było bardzo niskie, a w połączeniu z silnym mrozem i brakiem wypłacanego żołdu dochodziło do wielu dezercji. W marcu na czele 30 tysięcy ordyńców przybył Kauga Sułtan. Tatarzy otrzymali pozwolenie na zajęcie 40 miast, gdzie rozłożyli swe siły i rozpoczęli grabież. Ciągłe żądania sojuszników domagających się ludności i dóbr materialnych, fatalne położenie armii koronnej oraz kiepski stan zdrowia sprawił, że Landskoroński opuścił swe wojska. Niebawem i Czarniecki został wezwany przez króla. Tyszkiewicz pozostał jedynie z 5-tysięczną armią, a Bracławszczyznę opanowali Tatarzy, którzy od walki woleli doszczętnie łupić okoliczne tereny. Same wojska koronne, zastraszane przez Kaugę, szturmowały miasteczka, by oddać ich mieszkańców w niewolę tatarską. Z końcem marca orda, siejąc wielkie spustoszenie wśród cywilów, a niewielkie przeciwko wrogowi, powróciła na Krym. Przesadzone szacunki jednak oddające zgrozę tamtych miesięcy mówiły o 300 tysiącach ludzi pojmanych w jasyr i 100 tysiącach zmarłych podczas pacyfikacji, walk oraz wskutek mrozu i głodu. Ponad 100 miast zostało puszczonych z dymem.
Tyszkiewicz połączył się z hetmanami w Podchorcach i tam zdecydowano rozesłać wojsko na leża zimowe. Kozacy ponownie zajęli zrujnowane terytoria, które jeszcze do niedawna tętniły życiem i zachęcały swą urodzajnością. W czasie, gdy walczono na Bracławszczyźnie, wojska litewskie z początkiem 1655 roku ruszyły do ofensywy. Janusz Radziwiłł uległ namowom stronnictwa królewskiego i mimo, że wciąż uważał, że pora nie jest odpowiednia do wszczynania walk, a rekruci nie są dostatecznie wyszkoleni, ruszył na wschód, aby przepędzić wroga z okupowanych miast i twierdz. Hetman litewski za cel obrał oddziały Złota Ręki zajmujące Nowy Bychów, którego garnizon liczył około 8 tysięcy kozaków i 30 dział. Radziwiłł dysponował wojskiem dochodzącym do 14 tysięcy żołnierzy, ale połowę stanowiła kawaleria. Rozpoczęto oblężenie, jednak silny mróz i opady śniegu utrudniały działania. Dodatkowo choroba, która zmogła hetmana, podzieliła wojsko na dwa stronnictwa. To uznające dowództwo Gosiewskiego i drugie uznające władzę Bogusława Radziwiła. Niesnaski te doprowadziły do fiaska szturmu generalnego. Inne oddziały odbiły za to Orszę, Kopyś, Dubrownę, Czałsy i Krzyczew. Na północy również zajęto kilka miast. W lutym główne siły odstąpiły od Nowego Bychowa i udały się pod Mochylew. Radziwiłł liczył, że mieszkańcy otworzą przed nim bramy, ale tak się jednak nie stało. Ruszono zatem do szturmu, podczas którego zajęto miasto. Niemniej obrońcy zdołali wycofać się za ostatni pas umocnień, gdzie górował zamek. Rozpoczęto jego oblężenie, a w międzyczasie siły litewskie rozbiły odsiecz zmierzającą do Mochylewa. Obrońcy jednak wiernie trwali na swych posterunkach, dlatego też hetman zarządził kolejny szturm. Ten jednak nie przyniósł rezultatów. Poza tym szalejąca zima przyczyniła się do śmierci 1200 żołnierzy litewskich. Zaczynało brakować już żywności i wzmogły się dezercje. Uporczywie tkwiono tak pod zamkiem aż do wiosny, gdy wieści o nadciągających kozakach i armii carskiej sprawiły, że Radziwiłł po 3-miesięcznym oblężeniu dał rozkaz do odwrotu. Mochylew został zdewastowany, a śmierć poniosło około 8 tysięcy jego mieszkańców. Zdemoralizowana i zdziesiątkowana armia litewska, nie odnosząc znaczących sukcesów, wycofała się za Berezynę. Obaj hetmani opuścili swych podkomendnych i udali się na Sejm do Warszawy. Nieopłacani żołnierze, nie mając nad sobą dowództwa, łupili tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego. W tym czasie oddziały moskiewskie rozpoczęły kolejną ofensywę. Nie napotykając większego oporu, zdobyto Wielisz, Borysów i Świsłocz, a po krótkich walkach padł też Mińsk. Dopiero w lipcu hetmani litewscy powrócili do Wilna. W tym miesiącu również Szwedzi rozpoczęli wojnę przeciwko Rzeczpospolitej, dlatego też Radziwiłł został pozbawiony wsparcia sił koronnych. Dysponował więc 5-tysięczną armią, której morale sięgnęły dna. Szanse na obronę Litwy były znikome, gdyż oprócz Moskali na teren Wielkiego Księstwa od północy wkroczyli Szwedzi. W sierpniu armia carska zmierzała już na Wilno. Hetmani litewscy wycofali się na zachodnią część miasta, a podczas przeprawy na drugi brzeg rzeki Wilni doszło do starć z oddziałami Czerkaskiego i Złota Ręki. Ostatecznie Litwini zaniechali walk i udali się w kierunku Kowna i Kejdan, a stolica została wydana na pastwę przeciwnika. Miało to tragiczne skutki, gdyż niebronione miasto zostało zajęte przez wroga i 9 sierpnia rozpoczęła się rzeź Wilna. Wymordowano tysiące mieszkańców, rabowano świątynie, pałace i domostwa. W Moskwie z racji ilości wywiezionych dóbr spadła wartość pieniądza, a niewolnicy byli sprzedawani za bezcen. Ogromnej grabieży towarzyszył wielki pożar, który ostatecznie obrócił miasto w ruinę. Dzień później do zdobytej stolicy wkroczył car Aleksy, który niebawem tytułował się jako Wielki Książę Litewski, Wołyński i Podolski. Tydzień po upadku Wilna Janusz Radziwiłł podpisał akt poddania Litwy Szwedom. Hetman już zawczasu prowadził z nimi rozmowy i być może ze względu na beznadziejną sytuację chciał w ten sposób uchronić swoją ojczyznę od większych zniszczeń. Mogło być też tak, że niechęć do króla i Gosiewskiego oraz wizja ogromnych prywatnych korzyści skłoniła go do przyjęcia protekcji Karola Gustawa. Moskale po upadku Wilna zdobyli jeszcze Kowno i Grodno, a potem ich ofensywa utraciła impet. Nie znaczyło to jednak, że Rzeczpospolita mogła liczyć na złapanie oddechu, gdyż w tym czasie w stronę Lwowa i Lublina zmierzały siły Chmielnickiego,
a na pozostałych ziemiach korony musiano stawić czoła szwedzkiemu najazdowi. Wspierając mnie na Patronite, przyczyniasz się do powstawania kolejnych materiałów.